Jak typujesz wynik walki 30 czerwca? Dawid Kostecki, Roy Jones Jr. Czy Amerykanin jest jeszcze w stanie zagrozić Dawidowi? W końcu walka jest 5 kg powyżej jego nominalnej kategorii. Jasne, że jest. No Roy ten talent ma cały czas, nie ukrywajmy, oczko. I że tak powiem, umiejętności nie da się stracić w jeden dzień. Można stracić pewne walory, pracę nóg, może troszeczkę refleksu. Roy też jest już troszeczkę rozbity, ale nie na tyle, żeby nie wiadomo, jaką przewagę miał Dawid. Ja bardzo kibicuję Dawidowi, wierzę w to, że go pokona, no ale dla mnie nie ma co podchodzić w ten sposób. Roy to stary zawodnik i tak dalej. Nie, on tu przyjdzie zwyciężyć, bo chce zdobyć ten pas w tej kategorii cruiser i Dawid jest jego przeszkodą, jest pełnym profesjonalistą, co widać. I będzie ciężko na pewno, no ale na dzień dzisiejszy forma Dawida jest obiecująca. Czyli jakbyś miał rozkładać procentowo szanse 50 na 50, czy jednak troszkę na korzyść Dawida bardziej? Troszkę na korzyść Dawida. Zdecydowanie głód jest u niego na tyle ogromny, a to jest bardzo ważne, żeby ta determinacja była jak największa. Że jest stroną, ja dzisiaj dla mnie przeważającą.